Witamy Was w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Jesteśmy samorządem uczniowskim i dzisiaj zabierzemy Was na wycieczkę po naszej szkole. Zapraszamy! Mamy najbardziej innowacyjną i najbardziej nowoczesną halę sportową w całym mieście, na której odbywają się nasze lekcje WF-u. Sami zobaczcie. Oprócz hali mamy też siłownię. Gdybym po raz kolejny miała wybierać liceum, to z całą pewnością byłby to znowu Staszic. W tej szkole zawarłam naprawdę mnóstwo przyjaźni. Nauczycieli wspominam z uśmiechem, bo to dzięki nim zdałam maturę tak jak zdałam i pracuję w zawodzie, w którym teraz właśnie pracuję. Jeśli iść do jakiejś szkoły, to tylko tam, bo dzięki tym nauczycielom, dzięki tej kadrze, liceum wcale nie będzie takie straszne, jak może się na początku wydawać. W tym roku nasza szkoła oferuje Wam klasy o łączonych profilach. Klasa AB to klasa o rozszerzeniu MatFIS INF i MatFIS ANG. Klasa CD to klasa o rozszerzeniu Biolchem Mat i Biolchem ANG. Klasa E i F to klasa o rozszerzeniu MatGoANG i WOSGeoANG. Klasa GH to klasa o rozszerzeniu językowym i humanistycznym. Cześć, nazywam się Sebastian, jestem absolwentem Staszica. Chciałem Was zachęcić do wybrania tej szkoły, ponieważ świetnie przygotowała mnie do matury i mam z nią same dobre wspomnienia. Jeżeli zgłodniejecie, możecie skorzystać z automatów lub naszego sklepiku szkolnego, gdzie możecie także odpocząć w czasie przerwy. Przerwy będziecie mogli spędzić na kanapach szkolnych, a czas umili Wam muzyka puszczana z Radia Węzła. W naszej szkole będziecie mogli brać również udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak klub debat, klub filmowy, prężnie działający wolontariat, czy też chór szkolny występujący podczas apeli. Moim najlepszym wspomnieniem z liceum jest klub wolontariatu prowadzony przez panią Iwonę Sodomir oraz klub debat prowadzony przez wspaniałą panią Małgorzatę Bieniek. Chętnie bierzemy udział w akcjach takich jak WOŚP czy Szlachetna Paczka. Organizujemy dni tematyczne oraz noce filmowe. Miło spędzicie czas na wycieczkach klasowych oraz na wyjazdach na narty lub za granicę. Swoją wiedzę możecie również sprawdzić, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych.
Siemka. Jestem absolwentką Staszica z 2023 roku. W tej szkole jest wiele świetnych i pozytywnych ludzi. Nauczyciele mają bardzo przyjazne, profesjonalne i dobre podejście do uczniów. W tej szkole z całą pewnością dość dużo doświadczycie i nauczycie się wielu przydatnych rzeczy, a także poznacie wielu wspaniałych znajomych i przyjaciół. Odwiedzając naszą stronę internetową, znajdziecie zakładkę Rekrutacja, na której dowiecie się wszystkich najważniejszych i najbardziej Wam potrzebnych informacji. Więcej o naszej szkole dowiecie się też z naszych mediów społecznościowych, Facebooka i Instagrama szkolnego. A dodatkowo ja, Amelia i mój kolega Tymek nagrywamy comiesięczne odcinki Staszic News, w których pokazujemy szkolne aktywności, które przygotował dla całej społeczności szkolnej nasz samorząd uczniowski. Cześć, jestem Bartek, uczeń Loken w latach 2015-2018. Obecnie student ostatnich lat prawa oraz kulturoznawstwa tekstów kultury w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeżeli zastanawiacie się, czemu warto iść na Staszica, to wydaje mi się, że przede wszystkim ze względu na kadrę. Niezwykle pomocną, oddaną oraz zaangażowaną w proces edukacji. To właśnie dzięki niezwykle inspirującym lekcjom języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie oraz dzięki dyskusyjnemu klubowi filmowemu miałem możliwość rozwijania swoich pasji w zakresie nauk humanistycznych oraz społecznych. Jednakże nauka to nie wszystko. To właśnie w tych latach poznałem cudownych ludzi, z którymi kontakt mam do dziś. To właśnie w murach tej szkoły doświadczyłem wspaniałych chwil, które wspominam do dziś z wielką radością. Dlatego naprawdę polecam z całego serca wybór Staszica. Powodzenia. Cześć.